Cześć, nazywam się Piotr Zaręba i spróbuję Państwu opowiedzieć w kilku takich najprostszych założeniach, czym są preparaty glukoplastyczne, jak działają i po co się je stosuje. W tym odcinku skupię się na trzech, a w zasadzie czterech substancjach. Będą to gliceryna, glikol, monoenzyma, czyli popularny kekston oraz różne pochodne kwasu propionowego. Gliceryna jest w tej chwili najpopularniejszym glukoplastykiem. Jest to alkohol trójwodorotlenowy, słodki, lepki, działa jako taka szybka, selektywna energia żwaczowa, ponieważ w 90% rozkłada się w żwaczu, a w zaledwie 10% przechodzi bezpośrednio do cyklów wątrobowych. Glikol ma troszeczkę dłuższy sposób działania, mianowicie 35% glikolu za pomocą bakterii jest przetwarzanych do kwasu propionowego, skutkuje to jednocześnie spadkiem poziomu kwasu masłowego w żwaczu, natomiast 65% glikolu wchodzi bezpośrednio w przemiany wątrobowe. Jedna ważna rzecz, te 35%, które jest przetwarzane w żwaczu, jako produkt uboczny przemiany materii produkuje substancje pochodzenia siarkowego, które są bardzo, ale to bardzo toksyczne. I dlatego na terenie Unii Europejskiej poziom suplementacji glikolem mamy ograniczony do zaledwie 250 gram na dobę dziennie. Czy jest to słuszne, czy nie, trudno powiedzieć. Większość literatury amerykańskiej czy australijskiej podaje w doświadczeniach poziom, który u nich ma skutkować skutecznością działania na 1 kg. Jeśli chodzi o kekstonę, monezyma, jest to antybiotyk polieterowy jonofor, który działa na tej zasadzie, że uszkadza błonę komórkową bakterii, gram dodatnich, czyli tych bakterii, które nie mają dodatkowej lipidowej osłony komórki, powoduje ich rozpad. Bakterie bytujące w żwaczu, które są gram ujemne, są to głównie bakterie produkujące kwas propionowy, więc monenzyma działa na zasadzie takiego korektora, który z jednej strony ogranicza produkcję kwasu masłowego i octowego, zabijając bakterie gram plus. Tworzy się przez to nisza, w którą wchodzą bakterie gram ujemne i w ten sposób zwiększa nam się produkcja kwasu propionowego. No i to jest całe działanie kekstona. Jeśli chodzi o to, jak te wszystkie substancje działają w cyklach wątrobowych, generalnie chodzi o to, żeby wyprzeć wolne kwasy tłuszczowe na drodze różnych mechanizmów. Glikol będzie działał tu poprzez rozpad do mleczanu i pirogronianu. Glicerol będzie działał bezpośrednio jako prekursor glukozy oraz jako prekursor propionianu. Glikol, ten, który zostanie przerobiony w żwaczu, również będzie prekursorem propionianów. Całość macie Państwo na tym wykresie, ściągniętym z numeru medycyny weterynaryjnej z 2010 roku. Tam znajduje się świetny polski artykuł naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, dokładnie przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jest to naprawdę świetnie wytłumaczone. O glikolu chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów. Część autorów wyróżnia coś takiego jak odpowiedź metaboliczną na glikol propylenowy. Jest to taki mechanizm, który można bardzo ładnie uprościć i na jego zasadzie wytłumaczyć, jak tego typu przemiany zachodzą. Więc w skrócie. Po pierwsze, podanie glikolu skutkuje wzrostem poziomu glukozy we krwi. Następnie ten podwyższony poziom glukoli skutkuje zwiększonym wyrzutem insuliny. Wyrzut insuliny prowadzi do obniżenia ilości lotnych kwasów tłuszczowych we krwi. Te z kolei są prekursorem ciał ketonowych. Jeśli ich poziom spadnie, spada również ilość ciał ketonowych. I na tym polega ogólnie mechanizm hamowania ketozy poprzez podawanie glikolu.
I teraz gliceryna działa od podania bardzo krótko. Ta fermentacja żwaczowa jest bardzo szybka i efekty tak widoczne w układzie pokarmowym, jak i we krwi zanikają po około 120 minutach od podania. Glikol, ponieważ działa na dwóch różnych drogach, tak jak powiedzieliśmy, i na drodze żwaczowej, i na drodze przemian wątrobowych, to efekt jego podania jest mierzalny 7 do 18 godzin od podania. Wszystko zależy od warunków, co ta krowa jadła, w jakiej kondycji fizycznej była, jak pracowała jej wątroba. Monoenzyma bolus Kextone działa przez 95 dni, w praktyce trochę dłużej. Chodzi o to, że przez 95 dni bolus uwalnia stałą dawkę 333 mg antybiotyku. Po ustaniu dawkowania flora żwacza wraca do swojego fizjologicznego stanu przez około 14 dni, ale przyjmij, że 95 dni to jest ten minimalny czas, w którym monenzyma będzie działać. Natomiast podanie drogą pokarmową kwasu propionowego bądź jego pochodnych daje efekty mierzalne przez około 2-3 godziny. I teraz tak, jeśli chodzi o dawkowanie. Gliceryna, żeby był jakikolwiek sens jej podawania w związku z jej krótkim działaniem, potrzebujemy przynajmniej dwóch dawek po 300 gram. Niektórzy podają 500 gram. Z praktyki dwa razy po 300 gram jest to takie minimalne minimum, żeby jakikolwiek efekt gliceryna odniosła. Glikolu nie możemy podać, jak Państwo wiedzą, więcej niż 250 gram, ponieważ jest to regulowane prawem i tutaj tego nie przeskoczymy. Odnośnie ilości podawania monenzymy, tutaj nie regulujemy tego. Bolus uwalnia około 333 mg na jeden dzień, mimo że w etykiecie podane jest, że zalecane dawkowanie wynosi od 1 do 2 mg na kilogram masy ciała. Jeśli chodzi o kwas propionowy, to jako dodatek, poza tym kwasem, który wytwarza się w kiszonkach, literatura nie podaje jednoznacznie, ile go możemy dawać. Z praktyki, jako taki środek częściowo konserwujący TMR, możemy w skrajnych przypadkach posunąć się do podania około 0,5 kg preparatu na sztukę dziennie. Teraz tak, jeśli chodzi o plusy każdej z czterech substancji. Gliceryna po pierwsze działa, po drugie jest bardzo smakowita, podnosi lekko pobór paszy. Glikol działa i działa na kilka różnych dróg, przez co jego działanie jest bardziej kompletne. Monenzyma działa, to raz, drugi raz jest łatwa w zastosowaniu. Przyjeżdża lekarz weterynarii, wrzuca jeden bolus i ma być po temacie. Z kolei propionian i jego pochodne mają dodatkowo takie działanie, że jeżeli wymieszamy je z TMR-em, są bardzo silnym konserwantem. I znam gospodarstwa, gdzie w okresie zimowym TMR na niektóre grupy przygotowuje się raz na 72 godziny, latem raz na 48 godzin, bez strat wartości odżywczych w podawanej paszy. Teraz, jeśli chodzi o minusy, gliceryna działa bardzo krótko, stąd konieczność wielokrotnego podawania. Glikol, no, smakuje jak glikol. Jeśli ktoś kiedyś wsadził palec w glikol i spróbował, no to jest ostre, piekące, niesmaczne. W przypadku kekstonów, no pamiętajmy, że sami tego nie możemy podać, to zawsze jest antybiotyk i wiąże się to z koniecznością wezwania lekarza weterynarii. Co do propionianu, jego skuteczność w zapobieganiu ketozie przy podaniu drogą pokarmową, bo innej nie mamy, nie jest zbyt duża. Poza tym kwas propionowy w formie czystej, niezbuforowanej albo częściowo tylko zbuforowanej jest niebezpieczny. To jest naprawdę ostry kwas, który potrafi przepalać metal, potrafi przepalać dłoń, jeśli nie będzie czymś zabezpieczona. Natomiast sole kwasu propionowego są po pierwsze droższe, po drugie oferowane tak naprawdę przez niewielką ilość firm. Na przykład bezwodny propionian amonu, z tego co wiem, paszowy, jest oferowany prawdopodobnie tylko przez jedną firmę w Europie. Także teraz tak, jak podajemy glukoplastyki? Wszystkie glukoplastyki
powinniśmy podawać jeszcze w okresie przygotowawczym przed porodem, czyli nie później niż 14 dni przed planowanym wycieleniem, a najlepiej 21 dni, czyli w okresie, kiedy zaczynamy ten okres przejściowy, kiedy przygotowujemy zwierzę do porodu. Jeśli chodzi o to, dlaczego podajemy tak szybko, po pierwsze, żeby przyzwyczaić żywacz do pracy z glukoplastykiem, że pojawia się jakaś nowa substancja, na którą trzeba zareagować. Jak wiemy doskonale, żywacz potrzebuje 14, czasami 21 dni na dostosowanie się. Po drugie, dół energetyczny pojawia się już na mniej więcej 2 tygodnie do 10 dni przed porodem, gdzie i tak już ograniczony pobór suchej masy w okresie zasuszenia poprzez gwałtownie rosnący płód, który uciska nam żołądki, spada to jeszcze dodatkowo około 30%, tak więc przed porodem średnie pobranie to jest maks 8 kg suchej masy. I teraz tak, jakieś przykłady, żeby wiedzieć, co w ogóle to daje. Pomijam fakt zapobiegania w formie klinicznej ketozy, pomijam fakt, że ketoza, czy kliniczna, czy podkliniczna, jest prekursorem wszelkich stanów zapalnych na wymieniu. Pomijam, że ketoza wydłuża okres międzywycieleniowy, utrudniając zapłodnienie krowy. W tym przypadku skupię się tylko na wynikach czysto produkcyjnych, takich w krótkim okresie. Doświadczenie pochodzi z Niemiec, ze stada Gut-Hulzenberg. To jest najstarsze stado HFA w Niemczech. Tam przeprowadzono doświadczenie, które polegało na tym, że preparat, który składał się z 300 gram glukoplastyków, czyli glikolu i gliceryny, dodatkowo witaminy osłonowe na wątrobę, plus 50 gram maltulozy. Maltuloza to jest taki cukier otrzymywany w procesie rafinacji melasy. Jest to najsłodszy z cukrów, stymuluje bardzo mocno pobranie, jeśli jest dodawany do paszy na tamtym gospodarstwie. Po prostu oszczędność pracy, jest to podawane przez aparat typu dozatron i podawane było na połowie stada od 21 dni przed planowanym porodem do setnego dnia laktacji. I zobaczmy sobie, jakie były wyniki. W grupie kontrolnej średnio w okresie od porodu do setnego dnia laktacji uzyskano 37,3 kg mleka. Dla porównania grupa, w której podawano glukoplastyk, dała 43,6 kg mleka. Jak to się przekłada na ekonomię? Bo gospodarstwo Gut-Hulzenberg prowadzi doświadczenia, co prawda fizjologiczne z zakresu żywienia, ale ich numerem jeden w tych badaniach, doświadczeniach jest obliczenie, w jaki sposób dany preparat, dany dodatek przeliczył się na efekt finansowy. Więc różnica tutaj wynosiła ponad 600 zł plus na jednej krowie przy cenie mleka złoty 35 za litr. Na końcu możecie Państwo przejrzeć sobie literaturę, z której korzystałem, przygotowując ten materiał. Przepraszam za mój niewyraźny głos, taki paskudny nosowo-basowy. Jestem przeziębiony. Jeśli komuś się podobało, to będzie mi miło. Jeśli nie, to niech to zachowa dla siebie. Dziękuję ślicznie.